Witam serdecznie, cykl na tapecie. Przed nami 13 zespół piłkackiej długiej Ligi po rundzie jesiennej sezonu 2021-2022 pogoń siedlce. Moja ocena, oczywiście, opinie i wszystko to, co związane jest z Pogoń siedlce po rundzie jesiennej. Pogoń siedlce, zespół prowadzony przez Damiana Głuska od 2000. 21 roku, dokładnie od 28 września pracuje Damian Guzek w zespole Pogoń Sierdce. Wa warto zaznaczyć, że wcześniej pracował Bartosz Tarachulski, były piłkarz m.in. warszawskiej Polonii, wiele spotkań w Ekstraklasie. Bartosz Tarachulski w Pogoń pracował od 21 grudnia 2019 roku, więc prawie dwa lata pracował. No i zastąpił go Damian Guzek pod koniec września 2021 roku. I tak to wygląda w tym sezonie. No, tak jak mówię, 13 miejsce, 24 punkty. No, przeciętnie strzelają i bardzo dużo tacą piłkarze. w się 26 do 37, jeżeli chodzi o statystyki bramkowe. Jeżeli chodzi 26 dokładnie do 37, 7 zwycięstw, 3 remisy i 10 porażek. Tak to wygląda po rundzie jesiennej. Przypomnę, że Pogoń zremisowała swój mecz pierwszy. W rundzie wiosennej, tej pierwszej kolejce rundzie, rundy wiosennej, zremisowała 1 do 1, no ale oczywiście nie wliczamy tych, tego meczu, i tu mamy tak: 50% porażki, podobnie jak poprzedni klub KKS Kalisz, 15% remisy i zwycięstwa 35%, czyli tak prawie 1 trzecia, niewiele ponad 1 trzecia to są zwycięstwa, jeżeli chodzi o rundę jesienną, tak to jest, jeżeli chodzi o Pogoń serce Wyróżnienia tutaj konkretne są w te wyróżnienia. Cezary Demianiuk 18 meczów, 4 gole i dwie asysty. Tutaj trzeba przytaczać tych zawodników. Warto o nich mówić. Doświadczony w październiku skończył 29 lat. Chłopak z Siedlec, więc wychowanek Pogoń serce Cezary Demianiuk. był piłkarz Piasta, Gliwice, GKS-u, Bełchatów, odlęta Radzyń, Podlaskiełkę ŁKS Łomża, Olimpia, Elbląg i ostatnio był w Resowi Rzeszów. No i kończy mu się wypo, wypożyczenie, no bo jest wypożyczony z desowi Rzeszów, no i zobaczymy, czy wróci do Rzeszowa doświadczony 29-letni... Yy zawodnik, napastnik, ofensywny, bardzo ofensywny gracz, mogący też grać na lewej stronie i prawej stronie pomocy. Warto też powiedzieć, że ten chłopak gdzieś tam pojawiał się, jeżeli chodzi o z ekstraklasę. Tak jak mówię, tutaj przytoczę Gliwice. Wydawało się, że to jest chłopak rokujący właśnie ku temu, żeby grać wyżej niż w drugiej lidze. No zobaczymy, Resowia Rzeszów jest zespołem z pierwszej ligi. Zobaczymy, czy ten chłopak wróci latem do Resowi z wypożyczenia do Pogoni Sierdce i jak będzie się prezentował. Drugim zawodnikiem jest Maciej Górski, w tym sezonie ma już 11 goli, ale po rundzie jesiennej 17 meczów, 10 goli, 1 asysta. To chłopak, który zaliczył występy już w Ekstaklasie. bardzo doświadczony, wychowanek Amiki, Wronki, ale mnóstwo klubów, Legia Warszawa, Arka, Gdynia, Sandecja, Znicz, Hrobry Jagiellonia. W Jagiellonii grał też w Ekstraklasie, m.in. w Chojniczance, w Koronie, w Radomiaku i z Radomiaka przeniósł się do Pogoni Siedlce. Chłopak z Warszawy, czyli ze stolicy, reprezentant młodzieżówki wiele lat temu, U21, jeden występ. Tak jak mówię, tutaj ciekawe statystyki. Typowy napastnik, 183 cm wzrostu. Tak jak mówię, zaliczył już pierwszego gola w 2022 roku. Ma 11 goli. Naprawdę bramkostrzelny zawodnik, dający jakość. Przede wszystkim dający jakość na poziomie drugiej ligi. Na no, pogosiedce zajmuje bardzo niskie 13 miejsce po rundzie jesiennej. Tak więc to jest chłopak, który na pewno tej jakości i tych goli zespołowi z Siedlec da. Trzecim zawodnikiem jest też znany w Ekstraklasie Miłosz Przybecki. 19 meczów, 2 gole i 2 asysty w tym sezonie. No wielki talent, wielki talent. Wyławiał gdzieś go Piotr Stokowiec z warszawskiej Polonii. 10 lat temu był w Koronie Kielce, w Polonii Warszawa, z Polonii przeniósł się do Zagłębia Lubin. Bardzo drogi, opłacany zawodnik w zagłębiu z Zagłębiem spadł z klasy, później był awans, była pogoń trzecim w ekstraklasie klasie, jeszcze i Chorzowski ruch, i tym klubem zakończył swoje występy w ekstraklasie. Później była choniczanka Resowia, był bez klubu. No i tak to wygląda. Zawodnik, który w styczniu skończył 31 lat z Wielkopolski Chłopak ze Śrema. Prawy, na, prawy pomocnik, ale mogący grać jako bra, bardzo ofensywny zawodnik. 4 mecze, 1 gol w reprezentacji U21. Moim zdaniem niespełniony talent. Niespełniony talent, ten talent, ten słynny. Wyskok dosiężny, czy skok dosiężny miłosza przybeckiego. Świetne warunki fizyczne, bardzo szybki, bardzo szybki skrzydłowy, wykorzystujący tą szybkość. Niezła technika, jako młody chłopak, 21-22 letni, naprawdę pokazywał się świetnie w tej warszawskiej Polonii. No i później był ten transfer do Zagłębia Lubin i gdzieś ten talent rozmienił się na dobre, na drobne, jeżeli chodzi o Miłosza Przybeckiego, Dzisiaj zawodnik już po 30, no, który gdzieś tam zbiera te szlify długoligowe, daje radę, jeżeli chodzi o pogąsierce, no ale wydaje mi się, że taka kariera... Będzie i będzie wspominana jako ta kariera, niestety niespełniona ciekawego zawodnika, no reprezentanta młodzieżówki to też pokazuje, że gdzieś tam aspirował ku, te, ku temu, żeby może kiedyś wyjechać za granicę. Tak też się niestety dla tego chłopaka nie stało. Koniunktura ostatnich sezonów szóste miejsce w sezonie 18-19 te występy tylko w drugiej lidze. W sezonie 19-20 10, 20-21 no i po jesieni 13. Zobaczcie, to jest tendencja niestety spadkowa i to już się zaczęło w sezonie 17-18. Zespół Pogoni Sierpce grał w pierwszej lidze, no i właśnie tu też warto powiedzieć, że grał w pierwszej lidze i grał w barażach o utrzymanie się w pierwszej lidze i przegrał te baraże, z garbarnią Kraków w dwóch meczach, 1-1 i porażka 1-2. I to garbarnia awansowała do pierwszej ligi, a Pogąsiedce poprzez baraże spadła z pierwszej ligi do drugiej. Kilka lat zespół Siedlec, 4, około 5 lat występował. Zespół Siedlec, Pogoń występował w piłkarskiej pierwszej lidze na zapleczu piłkarskiej klasy Radził sobie stosunkowo nieźle. No i później ta tendencja spadkowa trwająca do dziś, no bo tak jak widzicie szóste, 10, 13, 13 nie wygląda to dobrze, jeżeli chodzi o zespół Siedlec. Jeżeli chodzi o innych zawodników, o których tutaj mogę powiedzieć, na pewno warto wspomnieć lewego obrońcę, Krystiana Misia. W tym sezonie 18 meczów, jedna asysta, był Piłka Śląska Wrocław. Dziś tam wychowywał się w Śląsku, był w Koronie, Kielce, Wiśle. Płock, doświadczony, w kwietniu skończy 26 lat. Mamy Macieja Wichtowskiego, to jest też bardzo doświadczony zawodnik, bo 31-letni chłopak z Leszna, był piłkarz Warty Poznań, wychowanych w Warty Poznań. Ze Znicza trafił do zespołu Pogoni Siedlce, 20 meczów i dwa gole. Jest też Mateusz Piotrowski, to już jest młody chłopak, w styczniu skończył 21 lat. W tym sezonie 20 meczów i jedna asysta, jeżeli chodzi o zespół Pogoni Siedlce, tak więc to też jest bardzo, bardzo ciekawy chłopak, bo tak jak mówię, jeżeli chodzi o wiek, fajny, jeszcze stosunkowo młody. W tym sezonie 20 meczów, jedna asysta, defensywny pomocnik, bardzo wysoki, 20 meczów, jedna asysta, sześć żółtych kartek już ma za sobą nawet czerwoną kartkę tak więc tak to wygląda, jeżeli chodzi o zespół Pogoni Siedlce tak jak mówię, Bartosz Tatachulski sporo czasu prawie dwa lata pracował w tym zespole, no i zastąpił go Damian Guzek, no celem Pogoni Siedlce będzie przede wszystkim utrzymanie się w piłkarskiej drugiej lidze, tak, tak ja uważam i myślę, że nie powinno być z tym problemów, są słabsze zespoły wiemy jaka jest sytuacja bołchatowa, że prawdopodobnie nie dokończy sezonu i zniknie z piłkarskiej mapy, Pol mapy Polski. Na jakiś czas zobaczymy. Jest Pogoń Grodzic-Mazowiecki i kilka innych zespołów. Więc myślę, że w Siedcach spokój będzie, jeżeli chodzi o drugoligowy byt. No i to była Pogoń Siedce. Trzynasty zespół po rundzie jesiennej 2021 roku w sezonie 21-22. Dziękuję, że jesteście. Dużo zdówka Wam życzę. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Pa. Cześć.